Cześć, witam Was serdecznie. Myślę, że większość z Was zauważyła, że na moim kanale pojawił się short o tym, jak usuwam ze zbiornika żabienicę. No i tytuł jest taki, że będą zmiany, szykuje się albo restart, albo właśnie te zmiany. No i żabienice nie pasowały do moich roślin, tak ja to widziałem. No ale że są to jedne z moich ulubionych roślin. Uważam je za bardzo piękne, więc nie mogłem ich zmarnować. Dlatego też pomyślałem, że zrewanżuję się tutaj i zawiozę jedną z tych żabienic do Aquazioni. Aquazioni swego czasu sprezentował mi piękną szczepkę żabienicy. Już nie pamiętam jakiej. Prawdopodobnie to jest coś tam red coś. Dokładnie nie pamiętam, mniejsza o to. A dzisiaj właśnie ja zawiozę mu jedną z tych żabienic i tutaj sobie właśnie przygotowałem moim zdaniem ładniejszą z tych dwóch. Tak ona się tutaj prezentuje. No i słuchajcie, wsiadam w samochód, ładuję tą żabienicę w reklamówkę, wsiadam w samochód i jadę do Aquazioni. Przy okazji zobaczę, co on tam nakombinował, bo ostatnio pojawił się film, jak Aquazioni dosadza roślin, troszkę zrobił porządku, troszkę poprzestawiał, no i jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda na żywo. Także zapraszam na dalszą część filmu, która już będzie u Aquazioni. No i tak jak mówiłem, jestem już teraz u Artura. Siemano! Trzymaj ten pakunek. Siemanko. No dobra, ja tutaj kurczę najpierw się napatrzę na to akwarium jego. I zaraz, no. Ale zarąbisty mieczor. Faktycznie to co mówiłeś, że kupiłeś sobie. I tetry kupiłeś, to są tetry cesarskie, tak? No, psa mogliście oglądać u Artura na tym, na szorcie, co on potrafi. Szczekać też potrafi. No, wszystko potrafi. Ja zajarąbiście. Cicho. Dobra, tam niech sobie poszczeka. Teraz akurat... No i gdzie ty będziesz sadził tą roślinę? No właśnie nie, kurczę, tam zarąb. Może Jelka. Tutaj, co? No też tego się myślałem, widziałem u ciebie, jak wyrywasz. No to jest szkło, karaka. Kozak. No ja liście, wiesz, liście na bieżąco usuwam, te takie kurcze z dziurami trochę, nie? No nie wiem, zobaczymy zaraz, gdzie ona tu będzie. No ja chwilę zrobię pauzy, muszę się tutaj z kurtkę ściągnąć i zaraz będziemy wracać do tematu. No dobra, ja już kurtkę ściągnąłem, ale te brzany teraz tutaj robią ten. Szkoda, że tego nie widzicie na żywo, bo to na filmie, jak ja sobie oglądam czasami filmy, to jest, powiem wam, połowa tego. Ale one tu chodzą, skubane, ale wielkie. Ja pierdzielę. Rekiny, normalnie to są rekiny. No tak. Cały czas w rowu. Nie mają w ogóle spoczynku. Ja tu muszę wam powiedzieć, że te kurcze, no, te brzanki, no nie jest mój klimat, nie? No ale jak tu przyjdę do ciebie, to... się napatrzeć nie mogę. Ja myślałem jeszcze wykupić tych brzanek. Jeszcze? No. Nie, tu jest ich tyle, że wiesz, że od teraz mają tutaj radochę, bo właśnie sobie mają takie statko, nie jest ich mało i sobie śmigają, wiesz, a tak jak no będzie... z tyłu mają przestrzeń do pływania. No, jak będzie więcej, to znowuż do tej innej ryby będzie brakowało miejsca. O, ten skalarek, kurczę, podrósł. To dwa te właśnie. Koje. Pierwszy raz widzę te skalary. U ciebie, bo jeszcze nie byłem, nie? Nie byłaś od tamtej pory, nie? No fajne. No już kilka tych koi będzie ładnych. No te, o ten czarny też będzie spoko. On się robi czarny jak żółwie, zobacz. Też będzie spoko, powinien trochę podrosnąć. Te już też są dosyć duże. Idą ładnie. No parę sztuk tutaj z tego na pewno ci odpadnie, nie? Tak jak żeśmy gadali, tak jak mówiłeś. Tutaj jest jeden na pewno, na stówę.
On jeszcze nie jest taki ten. No ale to widzisz, weź porównaj teraz tego do tamtych. To jest z tego samego zakupu, nie? No to takie no, były tamte, nie? U mnie też są właśnie takie sztuki, kurcze, niektóre, no ze dwie czy trzy, powiedziałbym, że takie marne. No i tutaj... O, kosiary, też już troszeczkę... Już przerośnięte kosiary. Ale to jeszcze co ty, to jeszcze mogą rosnąć. No fajnie. Dawaj, sadzimy tą żabienicę, zobaczymy jak ona to będzie wyglądać. A czekaj, jeszcze chwilę, że te mieczyki zobaczę. No to są koi. Papelki koi. No fajne. A, ale dodały takiego, powiem ci, tutaj kontrastu takiego czerwonego, nie? No i weź tu zabroń, kurczę, akwariście kupić sobie jakąś rybkę, nie? Teraz jest coraz częściej na tych forach internetowych, na tych kurczę filmach na YouTube. Każdy się każdego czepia. A co ty to wpuściłeś? A co ty, kurczę, tutaj mieszasz? Ja cię nie... Kiedyś to było tak, że nikt się tym nie przejmował. Jeden poszedł do drugiego, zobaczył u sąsiada, czy tam u kolegi, u znajomego. Pozachwycał się tym akwarium. Nikt nikomu tu nic nie wyrzucał. Kurde, ryby mają się dobrze, pływają w dużym baniaku. Filtracja działa. Ja... Najważniejsza robota robi filtracja, jakby nie było. No woda klarczy, ściusieńka, także. A wiesz, a teraz ci, nie ujmując kurczę nikomu, no ale ci młodzi, nowi, którzy chcą się jako wybić, nie wiem o co to chodzi. Zaraz, o co ty tu wpuściłeś, wiesz, no najmądrzejszy kurczę, nie? Wszystko można trzymać, tylko trzeba dbać. To najważniejsze. No ja też tak myślę, że... No wiadomo, że nie połączysz takiej ryby, kurczę, co zeżre za 5 minut drugą rybę, nie? No dokładnie, bo... ale zobacz, patrz, neonki też już są dosyć już od nie wiem kiedy i cały czas jest statka tych czerwonych neonków i tam nic mi się nie dzieje. No bo mimo wszystko, że tu jest powiedzmy różnorodność taka, że nie jednemu by do głowy nie przyszło połączyć to, to są spokojne ryby, to nie są jakieś agresywne, kurcze, sztuki, nie? No jedynie co to tylko te tajgerki są, jak mają tarło, no to ale to one nie... pilują swojego rewiru i tyle. Ale no nie na tyle agresywne, że wiesz, nie, że coś no by tam chciały zjeść drugą, nie, tylko po prostu nie, no, dbają o swój rewir, nie? Tak, dokładnie. No fajnie, i są te plekostromusy bodaj, tak? Ale kurde kolosy. No a to jest mały, te większe nie wiem gdzie się pochowa. O tutaj masz, tam z tyłu. Widzisz tylko sam przyszedł. I zobacz, takie wielkie, kurde, na pierwszy rzut oka jak ja tu przyszedłem, to ich nawet no nie widać, nie? Widać, nie? Się pochowają w tych roślinkach. Bo daj ziemioja, co mówiłeś, że nie wiadomo czy przeżyje gdzieś. No go... ale nie, ruszył trochę, zaczął jeść. Przygarnąłeś go od kogoś, to ktoś o... nie dbał, został mu się jeden, no i co? No i u mnie się co, ma zdechnąć, kurde, nie? Pojawił się jakaś oni w sklepie, zobaczył, tak, że widne tak. Ryba się męczy. No to ja dawaj ją, nie? Dawaj. Szukałem zaraz na lecie, żeby sobie kupić, ale to nikt nie wysyła tam. Nie, bo zimno to teraz. Okres zimowy no. Teraz jest to. No dobra, sadzimy to, bo kurczę 8 minut się zrobiło. No okej. Okay. I trzeba będzie spadać na chatę, bo to wiadomo, nie? Mhm. Nie ma nigdy czasu. Nie? Korzeni? No. No. Tyle. Połowę, no. Tak, żebyś mógł posadzić. No, tyle jest. No. Artur tutaj w międzyczasie będzie sadził, a ja się skupię na tym małym zbiorniczku. Kurde, klasa. Ja pierdusiam, ale to jest fajny klimat. O taki klimat, Arturo, mieć w dużym baniaku. No nie, też tak myślałem. To jest kurde mistrzostwo ale świata. Ale się nie da pogodzić, wiesz, bo no bo to by się chciało ryby, ja wiem. Tam są maleństwa, same krewetki, głupiki i tyle, nic więcej. Ale dla przykładu, ja też, to jest limnofilia, tak? Tak, ale no. Zupełnie inaczej rośnie. Ja właśnie dzisiaj wiadro limnofilii usunąłem ze swojego baniaka, już jej nie będę miał. No może jeszcze sobie zostawię gdzieś tam trochę, nie? Tej limnofilii, zobaczę, ale... Słuchaj, u ciebie to rośnie zupełnie inaczej. No dokładnie, ona w ogóle nie gubi od dołu nic. Tak jak rośnie od dołu, tak do samej góry. Cały gęsto, czas. Wszystko. Rogaty no. Ten, włócznik trochę się pokrzywił gdzieś pod filtrem. On taki kurde, on właśnie, ja go nie lubię z tego względu, że on tak jakiś się tu niby dorośnie do lustra, potem się kładzie, nie wiadomo co tu chodzi. Ale mimo wszystko, w sumie, o tak o, popatrzeć na całość, to dodaje to klimatu.
I gupiki. Ale gupików się naplęgło tamtych małych teraz. Ale jakie zdrowiutkie. I to jest woda, słuchajcie, kranuwa. Oczywiście. Od Stana, bo Arturo zawsze odstawia wodę. Ale żadnej tam RO cudów na kiju. Jak żeśmy robili przez 30 lat, niespełna, bo ja 27 lat już tą akwarystyką. Ty myślę, że też nie mniej. Albo i więcej. Nie, co ja. Troszkę z przerwami, nie? Tam wiadomo, ale... No różne to się miało sytuacje życiowe, troszkę przeprowadzka, troszkę tam małżeństwo jakieś czy coś tam, nie? Każdy ma tam jakieś swoje różne przestoje, no ale doświadczenie jest lata, nie? No i przez tyle lat ja bynajmniej w życiu wodę... No nie, no raz to spróbowałem i szybciej to usunąłem niż to podłączyłem. Ale ładne gupiczki, kurczę. Ja kiedyś się bawiłem w RO, oczywiście. No ja wiem, ja pamiętam. Ja handlowałem roślinkami, miałem dosyć sporo tego. No ja pamiętam. Ale w takim baniaku. No przerwałem ci, Arturo, bo kurczę, musiałem przerwać filmik na chwilę, coś mi tu pykło. No ja pamiętam, jak ty RO stosowałeś. Dla mnie to wówczas była czarna magia, po co to, no, na co to, na nie? Na początku dla mnie tak samo, no ale tam troszkę... Troszkę doświadczenia zdobyłem, troszkę tam poczytałem. Miałem też takiego fajnego mentora, że tak powiem. W sumie teraz ty go masz też. No skądinąd? Naszego kolegę Artura Faldirskiego. Skądinąd bierzemy nawozy, dokładnie, nie? Dokładnie, on mnie też wprowadził w to wszystko. Wytłumaczył. No, a... Rozmowy z nim, kurczę, po godzinie czasu, bez żadnego problemu, znalazł zawsze. No, fajny goście. Długo można, jak masz jakieś pytanie, to można z nim pogadać. Goście od nawozów nasz. No i jest, posadzone. Mi się wydaje, że miejscowa jest dobra. W tym miejscu, okej. Okay. Prawo, jest, lewo, jak mówisz. Jakbyś się tutaj troszeczkę przesunął. Wy. Do przodu. Aha. I do środka. Aha. O, tutaj, no gdzie po tu, no, dokładnie. A ty teraz nawozisz coś to, ten baniak, czy nie? Tak, czy... teraz nawożę, ale nawoziłem... Potasem, mikro, makro i karbo daję, on takie fajne karbo. I ostatnio robiłem większą podmianę wody i przychodzę tylko na samo mikro i karbo. Na razie zobaczymy. Aha. Bo makro mam przecież w wodzie, tak jakby nie patrzeć. No w naszej co wodzie. Co prawda nie wiem, jak tam z magnezem sytuacja jest, bo magnez też jest potrzebny, ale nie mam osobno magnezu. Więc magnez daję przy podmianie wody, też jest w wodzie dużo magnezu naszej. Także. No dobra, a powiedz ty mi o te na przykład takie dziury, nie? Co mi się tutaj robią na tych zewnętrznych starszych liściach. To twoim zdaniem z... Które o te? O te, no. To? Te dziury takie. To się robi... CO2 dajesz, nie? No daję. No to właśnie to jest to, że są wachnięcia w CO2. I tak mi się wydaje, że to jest właśnie to, że ona na początku ma bardzo dużo tego wszystkiego. Ona ładnie rośnie. A potem jak już potrzebuje, to już nie ma tego w wodzie, no i po prostu ten liść robi się, umiera. No, coś w tym jest, bo na przykład był moment, że przestałem dozować nawozy. No właśnie. Bo powiedzmy, zapomniałem, nie, bo bez I tak tej. Kilka dni bez nawozów i już właśnie zjechał w akwarium, też tak miałem ostatnio. Właśnie. No znaczy, to kwestia była taka, że wiesz, że ja sobie klikałem codziennie ileś tam, nie, tak jak tam uważałem. No i później zaczęło wszystko fajnie rosnąć, no to oczywiście jak rośnie, no to co ja tam będę... Tak, bez... tak. To już wtedy, a może jutro, a to może za dwa dni. No i wtedy i nagle... 2-3 dni, 4 tak. I się okazuje, że nie wiadomo ile minął tydzień, tak, już, nie? Tak, i to już jest bardzo dużo. No i teraz... Jak dajemy, to ja na przykład jak ja daję, to daję codziennie, ale pół dawki powiedzmy tego, co się powinno dawać. Systematycznie, najważniejsza rzecz, systematycznie. No dokładnie. I odkąd teraz sobie pompę zamontowałem, bo wiem, że ze mnie to jest taki, że wiesz, dzisiaj robię tak, a jutro już kurde zapomnę, no to dałem w końcu pompę i jest spokój. I od razu właśnie te liście już zaczęły takie wyrastać, a te to są jeszcze sprzed tej mojej systematyczności. No i spoko, myślę, że ci nie, ten... Nie, no git, miejsce zarąbiste, też tak myślałem właśnie, że... No i fajnie ci ten kącik, ci tam kurczę, tak, ten... Tak, tak, nie chrośnie. Jeszcze coś brakowało, ryby strasznie żerują tam, jakim daje jeść i... Wiesz co, Arturo, ja bym chciał, bo kiedyś do ciebie przyszedłem, to nie wiem, było z 15 lat temu może, na pewno.
Jak miałeś to taki 200 jeszcze, z której zresztą ja teraz sampa zrobiłem. No, dokładnie. To ten, jak zobaczyłem żebienicę u ciebie, jak ona wyłaziła z tej 200. Nie, górą. To ja byłem w szoku, kurde. No to teraz niech rośnie taka sama. No i dobra, tym optymistycznym akcentem kończymy filmik. Trzymajcie się wszystkich. Wszyscy, odwiedziłem Artura, Aquazioni. No ja mam nadzieję, że wpadniesz do mnie w końcu. Nie, no pewnie, oczywiście, nagramy teraz coś u ciebie. No to trzymajcie się. No trzymajcie się, hej. Cześć.